Cześć, siemanko, z tej strony Addikson i witam wszystkich na moim kanale. W tym odcinku zrobimy SBC, odbierzemy Kumana z Ikon. Chodzi tu oczywiście o event Hulita, to właśnie w tym odcinku zrobię te SBC, odbierzemy tą ikonkę. Też mam chyba nagrane dwa mecze właśnie z tych karier. To też tam będziecie mieli gdzieś w środku odcinka właśnie, jak przyszedłem chyba mecz z Interem i chyba jeszcze ten ostatni właśnie przed Zolą. Zaczynamy. Zaczniemy pewnie od czego tu zacząć? Chyba od razu od samej głównej części odcinka, czyli od tego eventu Hulita, od tych karier. Od pierwszej kariery, która była no dosyć łatwo, bo ją to ja przeszedłem właśnie jeszcze wczoraj. Chodzi tu oczywiście o 8 Holendrów. I na końcu właśnie był ten Rijkaard. No tutaj te mecze są dosyć łatwe, tutaj ten ostatni, bo taki to taki mecz, który no trochę dla większości osób przyprawiał trudności, ale to jest na luzie, bo tutaj właśnie w każdy mecz, to jeżeli się strzeli te dwie bramki, to jeszcze jest dogrywka. Tu nie ma tak jak w sezonach, że koniec czasu i koniec meczu, a tutaj jest normalnie dogrywka, są właśnie rzuty karne. To zawsze ten meczyk jest do wygrania na luzie. To tutaj bez żadnych no, trudności dla mnie. Tutaj Rijkaard został odebrany. Druga kariera. To było mieć 11 właśnie zawodników z Serie A. Składzik 90 overall. No i na końcu był ten Zola. Najtrudniejszy mecz no, dla mnie to był no, z tym Interem. Trochę siedziałem nad tym Interem, bo tutaj chyba jest rzut karny właśnie dla Interu. No trzeba go no, obronić, to można obronić, ale te trzy bramki do 90 minuty, żeby było te 4-4 i ta dogrywka, to jest na luzie do zrobienia, bo ja chyba nie obroniłem właśnie karnego. Też będziecie mieli zaraz ten meczyk w przyspieszonym tempie. To właśnie karnego nie obroniłem, a i tak dałem rady strzelić trzy bramki, żeby był ten remis w podstawowym czasie. No i po prostu w dogrywce dobiłem ten Inter. I tutaj właśnie ten meczyk został, później go przeszedłem, to też będziecie chyba teraz mieli właśnie ten meczyk właśnie z Interem. I feel like I linger, linger between the words to say the words you remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all, lose it all. Tak, no i lecimy dalej. Tutaj jest właśnie Milan. Tutaj chyba jest rzut rożny, z tego co mi się zdaje. Kto jeszcze na przykład tego nie grał, to na przykład nie wie, jak tutaj się ten mecz zaczyna. Jest rzut rożny dla nas.
i tutaj no łatwo bramkę strzelić, bo tutaj można mieć na przykład jedną kartę właśnie z głównego swojego składu, bo 10 z Serie A potrzeba, no zawsze jedną można sobie dorzucić ze swojego głównego składu, no ja tutaj chyba grałem Haalandem, to normalnie wrzutka, no i jeszcze w ten mecz wygrałem, no do 90 minuty było 2-1, bo tutaj jeszcze w samej końcówce Haalandem udało mi się bramkę strzelić, to ten mecz dosyć był łatwy, tutaj jest Parma. No i ten meczek też trochę trudności przytworzył. Trochę trudności było, bo tutaj już cały składzik z Serie A. Screen tego składu będziecie mieli właśnie teraz, się tutaj wyświetla mój składzik, którym grałem. No i ten meczek, no powiem tak, że był dosyć trudny, aczkolwiek no do przejścia. No i tutaj ten ostatni meczek, nad tym siedziałem no trochę czasu, bo tutaj jest właśnie ta Florentina. 105 overall, ale tutaj trzeba wygrać meczek bez straty bramki, czyli 3 bramki strzelić, żadnej nie stracić. To też będziecie mieli pewnie teraz ten meczek. Zole odebrałem i teraz lecimy z tą ostatnią zakładką, z tą ostatnią karierą, gdzie właśnie trzeba było mieć składzik właśnie z Chelsea, 100 overall. No te pierwsze mecze oczywiście tylko 3 karty, później 5, 7, 9, no na końcowe 2. Trzeba było mieć już 11 Chelsea, 100 overall. Też macie tutaj gdzieś składzik. No składzik już sprzedałem, to już nie mogę pokazać od teraz, bo już nawet im się karty sprzedały, te które kupiłem do podniesienia overallu, a przepalę w SBC, no skład trochę kart innych, znaczy no tych samych z Chelsea, ale no podbite goldy po prostu na te 78-79 overall. To też macie tutaj ten składzik Chelsea, którym grałem. Najtrudniejszy mecz to jest tak, United jest dosyć trudny, bo tutaj jest od drugiej połowy, od 45 minuty. 3 bramki idzie strzelić na luzie, no ale tutaj gra się na United 120 overall. Też tutaj właśnie miałem nagrywać ten meczek, no ale było chyba z prób, nie wiem, z 20 może na luzie. No to później zdecydowałem, że nie będę tego nagrywał, żeby no po prostu, można powiedzieć, się bardziej nie stresować. To tutaj właśnie tego meczyku nie nagrałem. No prób było dosyć dużo, no i później postanowiłem, że myślę, że bez nagrywania, no i po którejś tam próbie właśnie udało się ten
United pokonać. Tottenham, meczek właśnie od 20 minuty pierwszej połowy. No też, tutaj trzeba jak w ostatnim meczu właśnie o Zole, trzeba właśnie 3 bramki strzelić, a żadnej nie stracić. To też dosyć było łatwe, ale już trzeba było właśnie mieć sobie cały składzik z Chelsea, no w tym z United też grałem sobie dwoma kartami z swojego głównego składu, czyli Beckhamem i właśnie Haalandem na napadzie. I normalnie tu wrzutki były robione, ale tutaj no już trzeba było grać no wrzutkami tamty co miałem składzik, bo tam miałem właśnie Zola, a Zola ma chyba 1,60 m coś. I tym, Wernera. No ciężko było coś tam z wrzutki wygrać, to trzeba bardziej było grać także na podania lub na przykład, nie wiem, wypuszczać piłkę prostopadów na 1-1. To właśnie takimi akcjami tam grałem. No i te 3 bramki udało się strzelić, żadnej nie puścić. No i ten właśnie ostatni meczek, no w sumie nie powiem wam jaki to jest klub, bo już no w sumie zapomniałem. Też trochę siedziałem, miałem ten właśnie meczek nagrywać calutki, ale właśnie też się tak stało jak z tym United, że właśnie po kilkunastu próbach postanowiłem właśnie nie nagrywać, no i po prostu tego meczu nie nagrałem, ale tutaj trzeba było strzelić 2 bramki właśnie napastnikiem, 1 pomocnikiem i wykonać 75 właśnie podań. No ja tutaj właśnie zrobiłem tak, że grałem do dogrywki, też gdzieś tutaj będziecie mieli screena, do 90 minuty było 2-2. Później właśnie klepałem te podania, właśnie w 60 strzeliłem na to te 2-2, bo goniłem wynik, no i później postanowiłem właśnie robić te podania, bo z tymi podaniami było strasznie ciężko, bo 2-3 podania normalnie, tak jak grałem pierwszą połowę i od razu strata i ciężko było coś tam ugrać, to właśnie w drugiej połowie postanowiłem tak zrobić, że strzeli te 2-2 i od 60 minuty normalnie sobie podawałem piłkę w obronie, żeby doprowadzić do tej dogrywki, no i w dogrywce też właśnie tymi podaniami było właśnie coś tam trafić się, dostać pod te pole karne, no i doszło po prostu do rzutów karnych, no i w rzutach karnych chyba wygrałem 12-11, no i ten właśnie ostatni meczek udało się ukończyć, no tutaj jest właśnie Pisić, no szkoda, że go nie było gdzieś w tym miejscu, tylko dali właśnie aż po samych tych meczach, bo taka karta na pewno by się przydała do składu z dryblingiem, fajny overall, fajne statystyki, to szkoda, że właśnie to zrobili tak, że aż no, po tych meczach dali tą kartę, zamiast dać gdzieś tutaj z tych skill boostów, to tutaj daliby za wygranie z Tottenhamem właśnie ten ostatni meczek tego Pulisicia, no ale i tak udało się to jak dla mnie przejść. Przepalimy go też od razu, bo też przepalę Rijkaarda w pierwszym wyzwaniu z Holendrami. No i jest Pulisic, 89. No i zaczynamy właśnie sobie te SBC. No tych tokenów padnie, że znów będę mógł jeden overall da, nawet więcej, bo tutaj 90. Tu jest 90 i tutaj tych fioletowych 90. To no prawie 2 overale wpiję właśnie na samych tych rank-upach z tych SBC. Zacznijmy od SBC, pierwszego z 8 Holendrami. Wszystko już mam przyszychowane. Mam nadzieję, że overall będzie się zgadzał, bo trzeba mieć 80 overall właśnie całego składu. Tutaj tak, nie liga holenderska, bo tutaj właśnie że muszą być Holendrzy narodowości holenderskiej, a nie z ligi holenderskiej. Znaczy mogą być oczywiście z ligi holenderskiej, ale tu ma być Holender z narodowości. No i zaczynamy od wrzucania kart. Tutaj wrzucę 70. Mam nadzieję, że to właśnie 80 overall wyciągnę. Rijkaarda przepalę, bo im nie będę na pewno grał. Tutaj tego Rijkaarda poświęcę. Kartę z sezonów 83. Też tutaj sobie wrzucę. To jest karta, którą nie dostaliśmy za jako gwarantowaną 85 Malen. Do tego no, kolejny napastnik to będzie Eli. Jego kupiłem. Elia. Jego sobie kupiłem. No i jeszcze tylko 3, czyli kolejną kartę z sezonów. Jeszcze 2, czyli tutaj wrzucę sobie może tego. I jeszcze jedną. Tutaj już overall spada, czyli muszę wrzucić
tego 80, no i dobra, jest, jest cały składzik, że cały, no 8 zawodników właśnie narodowości holenderskiej, potwierdzam oczywiście, no jest, 80 właśnie rękapów, się przyda jak najbardziej. I no lecimy z kolejnym, tutaj już 11 serii A, też 80 overall potrzeba. No, też tutaj chyba wszystko mam kupione, oczywiście też tutaj, że kupione, no zostawione z składu, którym grałem. I zaczynamy rzucać karty po kolei, no tutaj goldów kilka będzie, bo będzie też kilka kart, które podbiły ten overall, bo tego Zoeta też przepalę z sezonów. To właśnie dobrze te karty z sezonów sobie trzymałem, no i te SBC jak znalazł, były potrzebne, bo tym Zoetem grałem właśnie w tej drugiej zakładce, że trzeba było mieć składzik serii A. To tutaj właśnie ta karta też zostanie tu przepalona. Jeszcze 6. Tutaj tą kartę trafiłem jako 80+. Caputo też prze. Lukaku. Tutaj będzie, nie wiem kogo tutaj też wrzucić, dobra, 76, jeżeli overall będzie za mały, to co najwyżej Ibrę przepalę. Zappa Costa, overall się trzyma i jeszcze jedną kartę. No i jest, jest, jest 80 overall. 11 kart właśnie z serii A, 5 elit, no i 6 goldów. Tutaj karty chyba żadnej nie podbijałem, bo to wszystko jest bazowe, z bazowym overallem. Kupiłem tylko Lukaku, bo Lukaku chyba, nie wiem, za 350 czy 360 dzisiaj kupiłem właśnie do sezonów. Caputo udało się za 120 wysnajpić, ale to jeszcze było przed tym właśnie eventem Hulita. Teraz nie wiem, po ile jest warto, ale na pewno z jakieś 200 ponad tysięcy. Calabria był gwarantowany, bo to jest zawodnik główny właśnie za ukończenie. Zakończenie tam za chyba, nie wiem, trzeci mecz od końca właśnie był Calabria. To też go tutaj sobie przepalę. No i tyle. No i tyle. Przepalamy cały składzik. O kolejne 80, 90 tokenów. I skill boost, bo jeszcze tutaj 1000 skill boostów. No i tutaj sypło nieźle. Tymi skill boostami kapitany mi się przydadzą. No i prawie mam skill boost na 12. Tu dwie karty. Piszczek i blą. No i tyle, i tyle, i czas właśnie na te ostatnie, gdzie te wyzwania jest dosyć drogie, bo te karty z Chelsea naprawdę cenę tak trzymają wysoko, bo no karty 80+, za poniżej 500 000 nie da się kupić, no, no nie da się, po prostu nie da się, bo ceny tak podskoczyły przez to właśnie, że ja tutaj takiego Thiago chyba za 500 coś tysięcy kupiłem, 550 i go właśnie tutaj w tym SBC przypalę. No trochę końców na to pójdzie, no miałem zostawić to na składzik właśnie przebudowy składu, przebudowy, no bardziej update składu, ale właśnie teraz jako mając coins, no to mam te właśnie całe karierę i właśnie zrobię te SBC. Rzucamy tutaj Thiago Silva, tutaj kolejna karta, też ten właśnie Tomori. Też dosyć drogi, bo chyba z 300 tysięcy dzisiaj za niego dałem. To też ceny, jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, kupił tych kart z Chelsea jako, nie wiem, inwestycję nieplanowaną, to na pewno fez zarobił, bo ceny tak podskoczyły. Co był właśnie taki na przykład, o, jak ta baba normalnie po 10 tysięcy, to teraz kosztuje ze 170, bo za tyle go kupiłem właśnie. To właśnie tego Sterlinga musiałem kupić za chyba 150 tysięcy, no i podbić, żeby właśnie tutaj w SBC go wrzucić. I tak chyba na same podbicie tych kart wydałem no gruby milion, no i trochę expa właśnie też z jakieś 100 chyba 20 czy 130 tysięcy poświęciłem właśnie expa na podbicie tych kart z Chelsea. I tak, kolejną kartą, którą wrzucę, to będzie właśnie Kovacic. Też to jedna z takich kart, która jest no to typ, która była dosyć tania, no a teraz znów cena tej karty podskoczy. Kolejną to będzie właśnie ten Pulisic. Następnym to będzie
Musonda też tutaj karta podbita, bo tu miałem, to była taka karta, którą grałem z sezony, że to nie był właśnie Musonda, tylko był to jakiś inny gracz, nie wiem to z jakiej ligi nawet, bo ostatnio kończyłem karierę właśnie, chyba Liga Argentyńska, z Ligi Argentyńskiej. To był jakiś chyba gold podbity, właśnie te 80 chyba dwa overale, no i po prostu tego, tego gracza przepaliłem w tego Musonda, a Musonda ten chyba miał 71 czy 72 overale. To właśnie go tutaj przepaliłem, żeby tego Musondę podbić. Tutaj wrzucamy sobie tego bramkarzyka. Tutaj kolejnego bramkarza. 78 też to jest podbity, bo był chyba 70 overall. Overall, jego bazowy overall. Drinkwater. No i jeszcze jedną kartę. Tu już nie może być on. No ale może być Werner. Chyba taki skład będziemy przepalać. No wartość tego składu, no nie wiem, no przekracza pewnie z 3 miliony na luzie. W sumie więcej tu będzie, bo jeszcze dolicząc no, podbicie niektórych kart, to w sumie i ponad 3 wyjdzie miliony na luzie z podbiciem tych kart. No to, no cóż, przepalę Chelsea, 80 overall, 11 kart. O te właśnie rank-upy, no i ostatni, tylko ostatnie kliknięcie. Odebranie właśnie Koemana, aktualnego trenera właśnie FC Barcelony, do tego 1500 gemów, które pewnie sobie wydamy jutro właśnie w podsumowaniu eventu Toty. To się przyda to jak najbardziej na dwie paczuszki, bo tam punktów brakuje. To też właśnie po to to grałem dzisiaj, żeby właśnie te gemy właśnie zdobyć. No odbieramy normalnie właśnie Koemana, no jest. Grać, no w sumie, czy będę im grał, czy nie, no to w sumie chyba i nie. I tak, tutaj jeszcze mamy order. Na pierwszym tierze, nie wiem ile tych tierów będzie, ale jest order właśnie za ukończenie kariery i odebranie właśnie Koemana. No i tyle. To będzie chyba tyle z tego odcinka. Też może składzik na szybko pokażę, bo sprzedałem Lewandowskiego, a właśnie przyniosłem rank-upy na Zole, żeby mieć ten choć jeden overall więcej do tego składu właśnie Chelsea, bo jeszcze podbiłem Kepę wcześniej na jeden rank-up, żeby te właśnie 5 było i ten plus jeden overall więcej było. Na razie tym Zolo pogram, też turniej już te pod mnie grałem. To właśnie trochę go przetestuję, tego Zole, bo statystyki ma nawet i też słyszałem, że nawet dobrym rzeźnikiem jest, ale jak sam nie przetestuję, no to nie będę wiedział. No później na pewno tutaj wpadnie Lewandowski, overall się trzyma cały czas, no pewnie pod koniec tego tygodnia będzie update'cik. No i tyle, pozdro, yo, no i w sumie do następnego odcinka, który będzie prawdopodobnie jutro. Narka.